W dzisiejszym spotkaniu bardzo duże jest. Zatrzymanie gry, dużo autów. Powtarzane kilkakrotnie rzuty rożne. I samotnie bramka, proszę Państwa! Coś niesamowitego, 62. minuta. I wyśmienicie, wielka radość na stadionie Pogoni. Coś niesamowitego. Doskonale kapitan szczecińskiej Pogoni, Waldemar Jaskulski, spokojni, kompletnie zaskoczeni zawodnicy Górnika Zabrze, 62. minuta i za moment na tablicy świetlnej dla gospodarzy pojawi się cyfra 1-0. Musieliśmy aż 62 minuty czekać na bramkę, która dość niespodziewanie znalazła się. Piłka znalazła się w bramce gości. Wielka radość w sektorze szczecińskiej Pogoni, płoną pochodnie. Ale i niebezpieczna sytuacja. Nie wolno sobie pozwolić teraz na spokojną grę. Niebezpieczna sytuacja, wyśmienita interwencja. Radosław Majdan, doskonale. Ten zawodnik w tym momencie obronił zespół szczeciński przed stratą bramki. Wciąż prowadzenie Pogoni, zmasowany atak Górnika Zabrze. Ponownie róg. Szóstka, piątka zawodników w polu karnym. Szczecińskie Pogoni, ponownie interwencja, piłka pada wprost w ręce Radosława Majdana. Maciej Stolarczyk. Leszek Pokładowski, a i pośliznął się na piłce, utrzymał. Spokojnie, Olgierd Moskalewicz do Macieja Stolarczyka. Stolarczyk, Robert Dymkowski. Oczywiście bramka nieuznana, Robert Dymkowski znajdował się. Wszedł na pozycję spaloną. I prawdopodobnie tak jest. W tym momencie sędzia wyjmuje żółty kartonik. 65. minuta. Piotr Jegor. Szybka kontra Górnika, niebezpiecznie, czwórka zawodników, czwórka obrońców. Sportowcy powracają w błyskawicznym tempie na własną połowę, całe szczęście. Mariusz Kuras, nadal Górnik, strzał sprzed pola karnego. Wciąż Górnik, prawą stroną Marek Szymoński.
66. minuta spotkania. Rzut rożny. A i niebezpiecznie zamieszani pod bramką Radosława Majdana. Jeszcze nikt nie wyjął tej piłki. Zamieszanie. Tak jest. Z tego nie mogło nic dobrego wyniknąć. Radość w zespole Górnika.